Siema, z tej strony Błażejo. Dzisiaj przed nowy samochód do GTA Online. Taką się prezentuje. Kosztuje on bodajże 2 miliony 700 albo 2 miliony 400. Jest on dosyć ładny moim zdaniem. Ten przód mi się strasznie podoba, chociaż ten tył, nie wiem, no. Na pewno lepszy niż te zerakty czy inne gówna. Więc tak, dopiero co o, ma szklane drzwi. Przecież no nie całe szklane, ale tutaj ma taką szybkę. I tak, dopiero co doszedł do mojego garażu, czekałem na niego. Więc jedźmy teraz do Los Santos Customs go stuningować i zobaczyć jego prędkość, jak będzie wyglądał po tuningu. A więc dotarliśmy. Chyba kolega sobie ładunek robi. Nie będziemy mu przeszkadzać. Pancerz oczywiście na maksa. Hamulce. Kupimy. Silnik. No, oczywiście, że musi być. Ja nie mogę oczywiście wszystkich opcji tuningu, ponieważ mam levela. Jakie to są wydechy? Na szczęście tutaj nie ma wielu wydechów, tak jak ostatnio Rockstar robił z innymi samochodami. No jakieś takie normalne są. Prostokątne. Takie dziwne jakieś. O, ten już lepiej wygląda. Na pewno nie chcę pojedynczego. Nie wiem, czy taki? Czy tak? Chyba taki. Dobra, weźmy rury. Jak jest grill? Ten ładnie wygląda. Chociaż... Tak, ten jakoś mi ładnie. Ten ładnie wygląda. To jest już taki zbyt jakiś kosmiczny. Boże, to jaki zbyt. Nie. Wystajemy. Chociaż tak to strasznie wystaje. No ale dobra. Światło nie będę takiego zobaczyć. Po prostu to jest niebieski. No onów nie nadaje, bo to super samochód jest. Nie lubię do super samochodu dać na onów. Chyba, że to jakiś wyjątek. Oznaczenie takie. Ja to bardziej auta pod taki luksus biorę, więc nie chcę tutaj, żeby to oznaczyć. Że to ładnie wygląda po prostu w garażu. No to zostawimy taki czarny. Dobra, teraz tak, czerwony bym chciał zrobić. A może jakiś inny mi przypadł do gustu? Nie wiem, czy może biały, taki srebrny, czy coś? No chyba czerwony. Ten naprawdę? Ładnie. A co, jakieś kolory kipiły na gęsku? Może motor byśmy wdupili? Naprawdę nie. Zielonego chyba.
taki. Nie, naprawdę się nie mogę zdecydować. Ale to nie. Chyba nie. Widzisz? Ale woda się pije w świecie. Naprawdę nie wiem. To jest trudne. Ogarnąć. O! Tak. No, chyba czerwony. Dodatkowo to coś. Nie widzę, żeby się coś zmieniło. Może w środku? Nie. Nie. Dobra, wykończymy. O! Zobaczcie, co pasyczka. No czerwony. Dach. Właśnie, to jest najważniejsze. To jest maska? Dobra. Nie, chyba zostanę dobrze. Chyba się spływę. O kurde, fajnie. O, jaki wielki. Chyba wezmę. Nie no, jest. A, bo to się tak. Nie, to gdyby nie to, to bym wziął. Chyba każdy tak. Nie, oprócz tego. No to koło. Sportowa. Nie. Lot porno muszą być. Dużo osób lubi sobie mini. Chyba nie będę grał w limuzynowych, tylko ze względu na to, że tu jest jeszcze. Ale lekko przydam. Wolę naprawdę maski. Tak, nie wiem. Chyba zostało tak. A zaraz, ciągle się różnie. A, że tu nie są tak. Nie, nie wiem. To jest szare i to pasuje. A co zmieniłem też? Nie będzie tak nam wyglądać. Dobra. Dobra, tak wygląda finalnie moje auto. Brakuje mi koloru, zmiany koloru, masy tego szarego. Jesteśmy na autostradzie. W ogóle jakby musiałem się cofnąć, bo myślałem, że zapomniałem zawieszenia steeringować w tym samochodzie, a się okazało, że się nie da. W tym samochodzie totalnie się nie da zmienić zawieszenia. No cóż, przetestujmy to auto na autostradzie.
Przyspieszenie ma tak jak w sumie większość z samochodów. Ale o Jezu, jak to fajnie skręca. No, to się przyda do wymiany. Tak, i siup. Naprawdę, przez to, że tak dobrze skręca to auto, nie wpada w poślizg, to do wielu rzeczy można chyba używać. I o wiele łatwiej się tym jeździ. O! Prawie wjechał samochód. To aż tak mocno skręca. No i... No. No bądźmy szczerzy. To była moja wina, ale mam to gdzieś. Po prostu i tak lokalsi w GTA jeżdżą jakby... Nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak oni jeżdżą. Nieraz mi wyjechał taki bez powodu. Albo jedziesz sobie prosto, ja sobie przejeżdżam obok niego, chcę go wyprzedzić, a on skręca we mnie. Chociaż tam skręty, nie? Bo po prostu na autostradzie taki jedno z prostu na mnie skręca. No ale co? Auto się prezentuje świetnie. W nocy fajnie. O, jak to fajnie zarzuca, tak. Na pierwszym dniu. O, to kurde. Czekać muszę. Suńcie dupę. Chcę coś zobaczyć. Tylko tam chyba nade mną przesuwałem jakieś meble, bo coś. Wczoraj, sorry. No, kozacki to tak zarzuca. Na pewno na jakieś te zloty samochodów może być świetne. No ale cóż. Trochę tutaj wyklepiemy. No ja się z wami żegnam.